Zgromadziliśmy się, aby pożegnać naszego brata Tadeusza. Jego śmierć napełniła bólem jego rodzinę i wielu z nas. Wszyscy bierzemy udział w waszym cierpieniu i wyrażamy wam nasze współczucie. Chcemy być z wami w ciężkich dla was chwilach. Wierzymy, że śmierć jest początkiem nowego, lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z Tadeuszem w domu naszego Ojca. Pytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W piękny jesienny dzień zebraliśmy się, by w naszej ojczyźnie ziemskiej po ludzku pożegnać pięknego człowieka. Żegnamy brata, ojca, dziadka, sąsiada, zasłużonego obywatela naszego miasta, dawnego radnego, wieloletniego członka chóru Lutnia, brata kurkowego, dwukrotnego króla bractwa w roku 1994 i 2013, wtedy, kiedy był najstarszym królem w Europie, w Bractwie Kurkowym. Żegnamy członka zakonu świętego Sebastiana przy Europejskim Stowarzyszeniu Historycznych Strzelców, EGS. Żegnamy członka cechu rzemiosł różnych. Żegnamy czciciela świętego Michała Archanioła, noszącego jego skaplerz. Żegnamy przedwojennego absolwenta naszej chojnickiej, alma mater. Żegnamy parafianina, aktywnego członka tej wspólnoty parafialnej. Człowieka, który mocno wpatrywał się w niebo przez 95 lat. Przyszedł na nasz świat 23 lipca 1923 roku w Morzeszynie, w gminie Chodzież. Rodzice wybrali dla niego imię Tadeusz, imię pochodzenia aramejskiego, znaczące odważny, śmiały. Jaki to był czas, kiedy rozpoczął swoje życie w naszej ojczyźnie świętej pamięci Tadeusz. W tym właśnie dniu, kiedy przyszedł na świat, zawarto w Lozannie pokój, traktat o przyjaźni między naszym państwem a Republiką Turecką. Prezydentem Polski był wtedy Stanisław Wojciechowski. W tym roku, 23, mieliśmy aż 3 premierów w naszym państwie. Był to Władysław Sikorski, Wincenty Witos i Władysław Grabski. Papieżem był Pius XI. Przywódcą naszych wschodnich sąsiadów był Włodzimierz Lenin. Na zachodzie, w Niemczech, stopniowo do głosu dochodził Adolf Hitler.
który w tym czasie po nieudanym puczu monachijskim przebywał w więzieniu i tam napisał swoją książkę Mein Kampf. W takim czasie przyszło żyć świętej pamięci Tadeuszowi. Potem, gdy stracił matkę w wieku 3 lat, gdy zyskał drugą, rozpoczął edukację i w wieku 10 lat przekonał się, że ma duszę artysty. Chciał zostać malarzem. Wiem również o jego udziału w czasach przedwojennych w chórze szkoły średniej, do której uczęszczał, i wiele innych spraw, które go spotkały, gdy rozpoczął się trudny i specyficzny czas w jego życiu II wojny światowej. Czas ten, jak sam często określał, przeżył pomagając w piekarni, a wszystkie wolne chwile starał się spędzić na strychu swojego domu i tam rozwijać swoją duszę artysty. Nie bez znaczenia było w jego życiu to, co widział przez okno swojego życia. I wtedy właśnie w 1941 roku powstał jego obraz, który jest zatytułowany Burza na morzu, a znajduje się z nami również w tej chwili w kościele. W 2017 roku była jego ostatnia wystawa w podziemiach kościoła gimnazjalnego. Na szczycie łodzi z połamanym masztem stoi Chrystus, a w niego wpatrują się uczniowie. Pewnie tym, który jest najbardziej widoczny, jest święty Piotr. A być może jak przystało na artystę, że zawsze gdzieś tam siebie na obrazie powinien umieścić, być może tym, w sposób symboliczny, który mocno wpatrywał się w Chrystusa, kiedy była specyficzna burza na morzu, w Chojnicach był właśnie nasz brat, którego dzisiaj żegnamy. Co doświadczył, rysując właśnie taki obraz? Pewnie przede wszystkim tego, że dalej swoją nadzieję łączył z Chrystusem, którego ukochał od lat młodości. Pewnie widział kolegów prowadzonych do Doliny Śmierci przez swoje okno, jak wspominał, a jego ten los zaoszczędził. Być może miał inne myśli, być może po latach wspominał to inaczej. Ten obraz, jak wiemy, przetrwał wojnę na strychu, ale gdy przeszedł drugi front, tak zwany radziecki, ten właśnie obraz został przestrzelony w miejscu połamanego masztu. Czy zdarzenie, czy okoliczność, czy przypadek, bo przecież wtedy nasz brat doświadczył drugiej niewoli. Ale w tej drugiej starał się patrzeć w Chrystusa, który uratował świętej pamięci Tadeusza z różnych przykrych niespodzianek życiowych. Zaufał Chrystusowi, Zbawicielowi. Słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga,
ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Te słowa często były na ustach naszego brata, je analizował, a w Ewangelii mieliśmy potwierdzenie jego życia. Opadły między nimi takie słowa: kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Widzieliśmy, że tym chlebem, który daje życie wieczne, modlił się na strychu swojego domu, gdy malował ten obraz. W Chrystusie żywił swoją nadzieją i ten chleb Słowa Bożego, jak również Eucharystii, spożywał przez całe życie. Karmił się ciałem Chrystusa. Żył również, możemy powiedzieć, życiem tej wspólnoty parafialnej, nie tylko przez to, że był jej członkiem aktywnym przez chór, ale wiele innych również wydarzeń. Chcę odnieść taki wątek osobisty. Gdy była renowacja kościoła gimnazjalnego, to bardzo często rozmawiałem z naszym bratem. Cieszył się z każdego jednego odnowionego ołtarza, postaci i figury. Cieszył się, że na swoje miejsce wróciły figury, które zginęły z kościoła gimnazjalnego w 1939 roku w grudniu, a on je pamiętał, jak wyglądały. I cieszę się również, że je zaakceptował, kiedy zostały otworzone i wróciły na swoje miejsce. Tam właśnie w kościele po jezuickim zwieńczeniu ołtarza Jana Nepomucena, patrona spowiedników, jest patron świętej pamięci Tadeusza. Juda Tadeusz w zwieńczeniu ołtarza trzyma chustę, na której jest odbicie krewnego, a więc Pana Jezusa. Jest patronem spraw trudnych i beznadziejnych. W tym kościele modlił się gimnazjalista Tadeusz i pewnie nieraz spoglądał z radością na swojego patrona. Wchodząc do kościoła, ten patron jest właśnie przy wejściu i bardzo mu to mocno przypominał. Cieszmy się, że swoim życiem ukazywał nam Chrystusa jako Zbawiciela nasz brat Tadeusz. Gdy Tadeusz miał 10 lat, odkrył sobie, jak pisze, talent malarski. W tym czasie w pobliskim Gościeradzu koło Koronowa swój ostatni obraz kreślił Leon Wyczółkowski aż 4-krotnie. Akwarela jego Wiosna, tak zwana, jest dostępna dla tych, którzy chcą się zapoznać z jego pracami. Ten właśnie obraz Leona Wyczółkowskiego, Wiosna, przedstawia w bardzo czarnych barwach jego gabinet. Jest czarne biurko, czarna komoda, czarny fotel. Ale właśnie na tym obrazie widać otwarte okno do pięknego sadu, gdzie wspaniale na biało kwitnie drzewko ręklody. Po tym narysowaniu tej akwareli napisał Wyczółkowski tak: Wiosna wchodzi ze swoim zapachem i podmuchem. O tej wiośnie chcę śnić w grobie. Ciekawe, o jakiej wiośnie chce śnić w grobie nasz brat Tadeusz. Cieszmy się, że byliśmy uczestnikami jego życia. Cieszmy się, że możemy dzisiaj za niego zanosić modlitwy. Cieszmy się, że spotkamy się z nim w domu naszego Ojca. Amen.
Modlmy się za zmarłego Tadeusza, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mógł uczestniczyć w uczcie zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, bliskich naszym sercom, w szczególności za żonę Tadeusza Urszulę, rodzeństwo Halinę, Józefa, Stanisława oraz rodziców Kunegundy i Franciszka, aby ujrzeli światło wieczne. Ciebie prosimy. Będą przemówienia miejscowe, które będą za chwilę, a rozpoczniemy od zagranicznych. Zapraszam serdecznie. Für Thaddäus. Guter Gott, der Tod begleitet uns durch das Leben und das Leben begleitet den Tod. Dla Tadeusza, dobry Boże, śmierć towarzyszy nam przez życie. Życiu towarzyszy śmierć. Heute vertrauen wir dir, unseren Freund Thaddäus, an. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszego przyjaciela Tadeusza. Wir danken für alles, was wir durch ihn erfahren durften und was wir von ihm gelernt haben. Dziękujemy za wszystko, czego mogliśmy doświadczyć przez niego i czego od niego nauczyliśmy się. Tadeusz war ein sehr gläubiger Mensch. Tadeusz był bardzo wierzącym człowiekiem. Er hat sein Leben in der Zuversicht deiner Liebe gelebt. In guten wie in schweren Zeiten hat er auf Gott vertraut. Przeżywał swoje życie w głębokim przeświadczeniu Twojej miłości. W dobrych i w trudnych czasach ufał Bogu. Komm ihm entgegen und nimm ihn liebevoll in deine Arme. Boże, wyjdź mu naprzeciw i weź go troskliwie w Twoje ramiona. Wir glauben mit ihm, dass der Tod nicht das Ende ist. Wierzymy razem z Tadeuszem, że śmierć nie jest końcem. Christus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Chrystus powiedział, kto we mnie wierzy, ten żyć będzie. I każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wir bitten dich, stärke uns mit deiner Gegenwart. Prosimy Cię, Boże, umocnij nas Twoją obecnością. Und tröste die Trauernden der Familien Günzel mit deiner Zuversicht. Amen. I pociesz płaczących z rodziny Ginza pewnością Twojej łaski. Amen. Miasto Emsleten, 11 października 2018. Dom żałobny, rodzina Ginze, Polska, Chojnice. Wielce szanowna rodzino Ginze, wiadomość o śmierci waszego kochanego ojca Tadeusza Ginzna wprawiła mnie i wielu mieszkańców Emsleten w bardzo smutny nastrój. W imieniu miasta Emsleten i moim osobistym wyrażam wam moje serdeczne wyrazy współczucia. Tadeusz Ginzel był inicjatorem i współzałożycielem partnerstwa pomiędzy miastami Chojnice i Emsleten. Chętnie wspominam liczne spotkania, intensywne i konstruktywne, w których uczestniczyliśmy wspólnie ze zmarłym. Odwiedziny w waszym domu oraz jakże serdeczna gościnność waszego ojca były dla mnie bardzo szczególnym momentem. Od samego początku partnerstwa pomiędzy Chojnicami a Emsletem Tadeusz Ginzel uznał potrzebę zbliżenia polskiego i niemieckiego narodu i z całą dalekowzrocznością oraz serdecznością przyczynił się do niego. Tym samym było dla niego bardzo ważne zbliżenie obywateli obu miast. Spełnione życie dobiegło końca.
Wasz kochany ojciec podążył w ślady swojej kochanej żony Urszuli. Oboje znaleźli teraz wspólny spokój. Obywatelki i obywatele miasta Emsleten zachowają na zawsze Tadeusza Gimsla w swojej wdzięcznej pamięci. Z wyrazami współczucia Georg Menikes, burmistrz. Brat Tadeusz był najstarszym aktywnym członkiem Zjednoczenia Grupowych Braci Strzeleckich w Polsce. Pamiętamy go jako prawego, miłego i kulturalnego człowieka. Był trochę jak człowiek z innego świata. Szarmancki, honorowy i życzliwy dla ludzi. Brat Tadeusz był jednym z grupy kilku zacnych obywateli Chojnic, którzy w 1992 roku reaktywowali Kurkowe Bractwo Strzeleckie. W strzelaniu z 1994 roku na odległość 100 metrów i to z karabinu Kałasznikowa wystrzelał pierwsze miejsce i został 192 królem Kurkowym. Przed 5 laty, w wieku już 90 lat, po raz drugi został naszym królem Kurkowym. Był swego rodzaju pomostem między przedwojenną organizacją bracką, a jej powojenną kontynuacją, czyli naszym obecnym Bractwem Kurkowym w Chojnicach. Ojciec brata Tadeusza, Franciszek, też był królem Kurkowym i to w roku 1937. Jego portret w królewskim łańcuchu często widywaliśmy na wystawie piekarni i w wydawnictwach brackich. Tadeusz łączył pracowitość z duchowością i talentem plastycznym. W roku 2011 podczas posiedzenia prezydium EGS w Chojnicach został mianowany kawalerem świeckiego zakonu świętego Sebastiana. Pracował prawie do końca życia, wstając o świcie przeszło 70 lat. Tworzył piekarnicze dzieła sztuki i pięknie malował. Myślę, że smak jego chleba będziemy pamiętać. Zmarł wielki obywatel Chojnic, 192 i 211 król Kurkowy naszego bractwa. Miasto Chojnice i bractwo straciło wspaniałego człowieka, który może być dla nas obecnych niedoścignionym wzorem, również godnym do naśladowania dla przyszłych pokoleń. Żegnamy cię ze smutkiem, bracie Tadeusz, starszy bractwa. Droga rodzino pana Tadeusza, czcigodni księża, drodzy przyjaciele z Emsleten, szanowni państwo. Żegnamy dzisiaj zasłużonego obywatela miasta Chojnice, Tadeusza Gimsla. Gdybym miał wskazać najbardziej szanowanego, szacownego obywatela, to na pewno powiedziałbym Tadeusz Gimsla. Był autentycznie szanowany i bardzo lubiany. Cieszył się niekwestionowanym autorytetem. Na taką opinię zapracował, zaskarbił ją sobie całym swoim życiem. Dla większości z nas był znany i zapamiętamy go jako mistrza piekarniczego, który od 1946 roku prowadził legendarną piekarnię. Jego receptury, a w konsekwencji wyroby, były i są niepowtarzalne. Piekarnia pana Tadeusza z jego obecnością była tak samo ważna dla Chojnicza, jak najważniejsze budynki użyteczności publicznej. Jako burmistrz chciałbym mieć tylu zadowolonych klientów, co właśnie on. Tadeusz Gimsla był również radnym Rady Miejskiej i miałem zaszczyt pracować razem z nim. W swoich opiniach i poglądach był zawsze szczery i autentyczny. Był zadowolony z rozwoju miasta i dawał temu wyraz wiele razy. Popierał rewitalizację i nowe inwestycje. Był dumny z Chojnic. Myślę, że bez problemu zaświadczy o tym wiele osób, a także nasi goście z Emsletem. Tadeusz Gimsla był także jednym z najbardziej znanych braci Kurkowych. Bywał także ich królem. Działalność bractwa jest wizytówką Chojnic w kraju i za granicą. Bracia wraz z panem Tadeuszem zawsze byli tam, gdzie ich potrzebowaliśmy. Zawsze krzewili patriotyzm i miłość do naszego miasta. Tadeusz Gimsla był również społecznikiem. Działał charytatywnie. Pomagał wielu biednym i ubogim, ale też wspierał organizacje pozarządowe i grupy aktywnych osób. Działał aktywnie w cechu rzemiosł różnych. Wykształcił wielu uczniów, którzy świadczą nam dzisiaj swoje usługi na bardzo wysokim poziomie. Niewielu z nas wiedziało, że był obdarowany talentem malarskim, co wyszło na jaw całkiem niedawno.
Jego obrazy pokazane publiczności zrobiły wielkie wrażenie. Miałem również zaszczyt współpracować z panem Tadeuszem, prowadząc działalność gospodarczą na początku lat 90. Był zawsze punktualny, drobiazgowy, a przy tym bardzo życzliwy. Pomagał, doradzał, współpracując dbał również o dobre efekty pracy swoich partnerów. Szanowni Państwo, żegnamy dzisiaj Tadeusza Gincna, ale pozostanie z nami jako wzór obywatela, który zaszczepił nam pracowitość, umiłowanie miasta i jego mieszkańców, charyzmę w działaniu każdego dnia w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Cześć jego pamięci. Namen der Familie des Verstorbenen möchte ich ganz herzlich begrüßen alle Gäste aus Deutschland, die gekommen sind zu dieser Trauerfeier. Vielen Dank, Frau Gerzkow.